Szanowni Państwo, chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury NIKLOT. Naszym dzisiejszym gościem jest pani dr Marcela Gruszczyk z Uniwersytetu Śląskiego, a naszym tematem jest ruch słowiański po wojnie, legalny ruch słowiański w okresie powojennym. I biorąc pod uwagę specyfikę naszego stowarzyszenia, jest zrozumiałe, dlaczego tym tematem się zajęliśmy. Gdyż nawet jeżeli uwzględnimy fakt, iż legalnie działający ruch społeczny musiał mieścić się w ramach systemu, co oznaczało również serwitury propagandowe dla tego systemu, czy też zgodę na bycie narzędziem tego systemu, to jednak też pamiętajmy, że w legalnie działającym ruchu słowiańskim w Polsce po wojnie działali także ludzie, którzy chcieli, niezależnie od uwarunkowań, zrobić coś pozytywnego w tych warunkach, jakie były. Byli to ludzie bardzo różnych przekonań, poglądów, mający bardzo często dorobek naukowy. No, wymienimy tutaj profesora Henryka Batowskiego, wymienimy tutaj profesora Lerys-Pawińskiego, wymienimy tutaj specjalistę od języków użyckich Zdzisława Sztibera, czy znanego antropologa, notabene narodowca Karola Stojanowskiego. Te wszystkie postaci i dorobek wart jest przypomnienia i przedstawienia we wszystkich aspektach i uwarunkowaniach tego bardzo trudnego czasu, jakim był okres powojenny. Pani doktor jest autorem książki na ten temat, o czym też nam zapewne opowie. Mojego wstępu już teraz wystarczy, ja oddaję pani doktor głos. Proszę bardzo. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Rozumiem, że faktycznie takim z jednej strony powodem mojej obecności tutaj i zaproszenia od Państwa jest ta książka, która już jest na rynku od kilku lat, która jest pokłosiem moich, no w sumie dość długich badań, przede wszystkim opartych o dokumenty, które zostały stworzone przez samą instytucję, jaką był Komitet Słowiański w Polsce, który formalnie działał w latach 1945-1953. Natomiast w latach 50. ta jego działalność już jest bardzo mocno wygaszona i formalnie, tak jak mówię, to stowarzyszenie nadal istnieje, natomiast jego pole oddziaływania, jego grupa członków i też zwolenników jego działalności bardzo mocno się zmniejsza. Te dokumenty, na których bazowałam, pisząc swoją pracę, one zostały zdeponowane w Archiwum Akt Nowych i pozwoliło mi to z jednej strony wyciągnąć pewne wnioski na temat Komitetu Słowiańskiego, tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, to jest organizacja, która powstała z namaszczenia władz radzieckich. Poniekąd jego działalność wcale nie była mocno wyjątkowa, dlatego że wpisywała się w pewien trend, jeśli chodzi o działalność narodowych komitetów słowiańskich, także w innych krajach, chociażby w Czechosłowacji czy Bułgarii. Natomiast mam wrażenie, że każdy z tych komitetów narodowych borykał się z pewnymi innymi problemami i no mi z racji pewnie właśnie bliskości źródłowej udało się jakby stworzyć ten obraz organizacji w Polsce. Myślę sobie, że to też jest ważne, że nie jestem w takim całkowitym oderwaniu od tego tak zwanego ruchu nowosłowiańskiego i jego początków, które zaczynają się dokładnie w roku 1941 w Moskwie, dlatego że powstała książka pana profesora Sylwestra Fertacza, traktująca o działalności Komitetu Wszechsłowiańskiego w Moskwie i akurat faktycznie tak się złożyło, że pan profesor no, był nie tylko moim szefem, nie tylko moim wykładowcą, ale też poniekąd moim opiekunem i takim naukowym drogowskazem i to często właśnie rozmowy z nim na temat tego ruchu słowiańskiego odrodzonego w czasie wojny radziecko-niemieckiej zainspirowały mnie do tego, żeby sięgnąć po ten temat Komitetu Słowiańskiego w Polsce. Szanowni Państwo, starając się może nakreślić taki początek i
historii tego ruchu. Oczywiście z jednej strony to dla nas badaczy było takie bardzo zaskakujące, że narodzenie, czy właściwie powrót do tej idei jedności słowiańskiej w latach 40. właśnie przypada na terytorium Związku Radzieckiego, dlatego że jak popatrzymy sobie na historię, to właściwie okazuje się, że w latach 20. czy 30. to odwoływanie się do wątków słowiańskich na terenie Rosji nie tylko nie było niepopularne, ale przede wszystkim było wrogo traktowane przez ówczesną władzę. Słowianoznawstwo samo w sobie było traktowane jako nauka niebezpieczna, no bo wroga właśnie ówczesnemu ustrojowi, i chyba bardzo dobrze jakby całe te losy, ten negatywny stosunek czy podejścia do nauki slawistycznej rozumianej i też szeroko pojętej rozumianej współpracy słowiańskiej oddaje to, co stało się właśnie z Instytutem Słowiańskoznawstwa Radzieckiej Akademii Nauk, który w roku 1933 został zamknięty, a osoby, które brały udział w pracach tegoż Instytutu, nie tylko tą pracę straciły, ale również bardzo często zostały pozbawione wolności, często też deportowane za swoją działalność naukową. Dlatego sięgnięcie do tej koncepcji szeroko pojętej współpracy narodów słowiańskich właśnie przez działaczy rosyjskich było dość dużym zaskoczeniem. Jeżeli chodzi o, szanowni państwo, taki początek, no to tutaj to nie są moje ustalenia, to są raczej właśnie ustalenia profesora Fertacza, który starał się dociekać i znaleźć odpowiedź, w jakim środowisku czy w jakich okolicznościach doszło do doszło do początku zawiązania się Komitetu Wszechsłowiańskiego w Moskwie. No bo znamy jego datę, znamy rok 1941, ale tutaj znowu nie ma pewnej zgodności. Czy będzie to październik, kiedy oficjalnie podano ten komunikat do wiadomości informujący o założeniu tego komitetu? To jest antyfaszystowski komitet wszechsłowiański, bo on miał oficjalnie taką nazwę i bardzo mocno wpisywał się w całą taką tendencję powoływania komitetów antyfaszystowskich, czyli one miały wtedy takie oficjalne swoje nazewnictwo, czy też do ukonstytuowania się tego komitetu doszło zdecydowanie wcześniej, wskazuje się tutaj już miesiąc lipiec bądź miesiąc sierpień. Jeżeli mowa o lipcu, to przede wszystkim jest tutaj nawiązanie do pewnych spotkań, które odbywały się przebywającego wówczas na emigracji w Moskwie Zdenka Niejednego, który organizował takie spotkania, i to tam z jednej strony istnieje taka koncepcja, że mogło się pojawić pomysł stworzenia takiej ponadnarodowej organizacji o profilu słowiańskim, natomiast z drugiej strony wskazuje się, że jednak bez takiego wsparcia ze strony ówczesnego aparatu tworzenie tej organizacji byłoby niemożliwe i już Radzieckie Biuro Informacyjne 30 lipca wysyła taki komunikat, w którym wskazuje, jakoby tworzenie takiej ogólnosłowiańskiej organizacji było nie tylko, można powiedzieć, dobrze widziane, ale nawet konieczne w kontekście działań czy zaangażowania Związku Radzieckiego w czasie II wojny światowej. To jest w ogóle jeszcze bardzo ciekawe, bo jeżeli przyjrzymy się na to, w jakim momencie, jak współpraca słowiańska jest traktowana w Związku Radzieckim w latach 1938, połowa roku 1941, to właściwie zauważymy, że no, z racji przede wszystkim sojuszu z III Rzeszą, te wszystkie wątki do tej pory antygermańskie są bardzo mocno wymazywane, przepraszam, z oficjalnej narracji, a oprócz tego faktycznie tej solidarności, jak sama nazwa wskazuje, no ciężko nam się tutaj doszukiwać i wydaje mi się, że takie z jednej strony bardzo efektowne odcięcie się od tego hasła widoczne jest w związku z kryzysem czechosłowackim. Natomiast wybuch wojny radziecko-niemieckiej całkowicie zmienia tą optykę i podejście do tej współpracy, szeroko pojętej współpracy narodów słowiańskich. I tutaj gdzieś, szanowni państwo, właśnie w tym roku 41, oficjalnie w październiku, no pojawia się to określenie tak zwanego nowego ruchu słowiańskiego. I tutaj oczywiście myślę sobie, że możemy toczyć dość duże spory, co tak naprawdę to pojęcie oznacza, bo z jednej strony jest to pewna faza kontynuowania idei jedności słowiańskiej, która no zrodziła się w momencie kształtowania się pewnej świadomości
narodowej poszczególnych grup etnicznych. Natomiast prawda jest taka, że z perspektywy ośrodka, który to nazewnictwo zaczyna stosować, jest to ta najnowsza, najbardziej postępowa, w jego rozumieniu w pełni demokratyczna forma współdziałania narodów słowiańskich, która akcentuje przede wszystkim równouprawnienie narodów słowiańskich, pewne ich prawo do samostanowienia o swoim losie, no i też takiej chęci przede wszystkim współdziałania i tutaj można powiedzieć, że ten nacisk na to współdziałanie jest bardzo mocno kładziony, dlatego że wskazuje się, że w przypadku braku współpracy narodów słowiańskich między sobą nie tylko tak jakby konsekwencje II wojny światowej mogą być dla poszczególnych narodów bardzo dotkliwe, ale nawet w przyszłości będzie to raczej związane z, będzie to na nich negatywnie oddziaływało. Jeżeli, Szanowni Państwo, popatrzymy na ten Komitet Wszechsłowiański, no to jego przewodniczącym zostaje wskazany Aleksander Gundorow. Wydaje mi się, że sama w sobie postać szalenie ciekawa, jak Państwo widzą, no on stoi na czele tej organizacji właściwie niemal przez cały okres jej istnienia, czyli w momencie, kiedy my mówimy o Komitecie Wszechsłowiańskim, czyli w latach 41-47, a później, kiedy ta nazwa się zmienia i zostaje powołany Komitet Słowiański Związku Radzieckiego, który, jak Państwo widzą, nie tylko kończy swoją działalność wraz z, można powiedzieć, powołaniem idei współpracy opartej na socjalizmie, ale nawet faktycznie to jego działalność w latach 50. i 60. jeszcze się pojawia. Natomiast ciekawym jest to, że sam Aleksander Gundorow, kiedy dowiedział się, że zostaje wskazany na przewodniczącego tegoż komitetu, miał tej nominacji nie przyjąć, wskazując, że nie jest on do tego dobrą osobą, przede wszystkim właśnie wykonywany przez swój zawód, zauważył, że skoro jest wojskowym, aktywnie uczestniczącym w działaniach wojskowych, nie będzie on w stanie należycie tej organizacji przewodzić i proponował, aby któraś z osób, która była bezpośrednio zaangażowana, wskazując tutaj przede wszystkim osoby związane z światem szeroko pojętej nauki, w kierownictwo prac tegoż komitetu się zaangażowało. Z perspektywy władz radzieckich ta jego odmowa była nie do przyjęcia. Wskazano właśnie, że jednak szefostwo tego komitetu powinno leżeć w rękach środowiska czy osoby wywodzącej się z tych kręgów wojskowych. Szanowni Państwo, strukturę organizacyjną Komitetu Wszechsłowiańskiego mają Państwo właśnie wyświetloną. To też jest bardzo ciekawe, bo od razu stwierdzono, że aby skrócić pewien proces decyzyjny, należałoby go podzielić na odpowiednie sekcje narodowościowe. Tutaj mają Państwo tą strukturę od roku 1942, kiedy ten podział na poszczególne sekcje narodowe już jest bardzo rozbudowany. Natomiast na samym początku to było zaledwie 6 sekcji. Widzą Państwo, że jest to biuro do spraw kontaktów zagranicznych i poszczególne jego komórki bardzo dobrze nakreślają, w jakim kierunku ta informacja o nowym ruchu słowiańskim powinna płynąć. No bo z jednej strony oczywiście mówimy o współpracy w ramach tych sekcji narodowych, natomiast przede wszystkim jednym z takich pobocznych celów działalności tegoż komitetu było też nawiązanie relacji, pozytywnych relacji z emigracją słowiańską. Tutaj przede wszystkim myślano o zbiorowości Słowian w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie również myślano o Wielkiej Brytanii, chociaż akurat tutaj mam wrażenie, że ta współpraca wypadała, czy te kontakty wypadały o wiele słabiej. No i Biuro do Spraw Propagandy, które chyba najważniejsze, to był ten miesięcznik Slawianie, które stanowiło organ prasowy Komitetu Wszechsłowiańskiego. Była taka zasada, że każdy z narodowych komitetów posiadał taki oddział, posiadał taki organ prasowy. Jeżeli chodzi o Komitet Słowiański w Polsce, to właśnie miesięcznik, a później dwumiesięcznik, kwartalnik Życie Słowiańskie, wydawany w Krakowie, był organem prasowym tegoż stowarzyszenia. I co ciekawe, jeżeli możemy poddawać w wątpliwość pewne działania Komitetu Słowiańskiego w Polsce, przede wszystkim wskazując na jego bardzo służebną rolę względem władz i to, że on, zaraz też o tym powiem, że to jego podporządkowanie się
pod linię na początku PPR, później PZPR, bardzo mocno wynikało z uzależnienia finansowego tej instytucji, dlatego że zakładano, że poszczególne komitety narodowe będą utrzymywały się z działalności własnej. Z jednej strony wskazywano, że będą to składki członkowskie, które pozwolą samofinansować się tejże organizacji, ale oprócz tego Komitet Słowiański w Polsce, mam na myśli też jego oddziały wojewódzkie, miały się utrzymywać ze swojej działalności, na przykład wydawniczej. Natomiast to bardzo szybko okazało się niemożliwe i tak naprawdę 95%, a w niektórych przypadkach nawet i 100% środków na finansowanie działalności poszczególnych oddziałów pochodziło z dotacji państwowych. I jeżeli też zobaczymy, na co te środki były przekazywane w ramach działalności, no to oczywiście wydawnictwa, czyli Życie Słowiańskie, i był jeszcze taki tygodnik ilustrowany bardzo bogato, Wolne Narody, który, jeżeli on nie doczekał się zbyt wielu numerów, ale jeżeli chcieli Państwo sobie porównać Życie Słowiańskie do Wolnych Narodów, to w założeniu Wolne Narody akcentowane były, czy skierowane były do osób, które zdecydowanie interesują krótsze informacje, raczej nie aż tak w wysokim stopniu naukowe, pisane zdecydowanie prostszym językiem, właśnie z większą zawartością tych elementów graficznych. Natomiast tak naprawdę te finanse, no to przede wszystkim funkcjonowanie pewnych struktur instytucji, czyli biura, pracowników administracyjnych, a z drugiej strony zdecydowana część przeważająca tych środków finansowych przechodziła na działalność polityczną tego Komitetu Słowiańskiego. Tutaj mają Państwo wypisane te zadania, które w statucie Komitetu Wszechsłowiańskiego były wskazywane, ale ja pokrótce już je opisałam, czyli z jednej strony chodziło o to, aby aktywizować społeczności poszczególnych krajów słowiańskich do tego, aby wspólnie stawić czoło Armii III Rzeszy, i tutaj przede wszystkim nie chodziło tylko i wyłącznie o zabezpieczenie terytoriów Związku Radzieckiego, ale także chodziło również o to, aby zabezpieczyć te pozostałe obszary państw słowiańskich. Chodziło również o to, Szanowni Państwo, żeby właśnie z jednej strony nawiązać współpracę z tą emigracją krajów słowiańskich, ale też w ogóle upowszechniać wiedzę na temat historii Słowian, no i pewnej ich wyjątkowości. Jak Państwo widzą, Polska jest tylko jednym z kilku krajów, gdzie ten Narodowy Komitet Słowiański powstał. Bułgaria, Jugosławia, Polska, Czechosłowacja, no to są te cztery najważniejsze. Wydaje mi się, że najbardziej specyficzny był ten, który powstał na terenie Jugosławii, no z racji ustroju tego kraju. Bardzo szybko w ogóle też okazało się, że te poszczególne sekcje narodowe Komitetu Słowiańskiego Jugosławii miały dość duże problemy w swojej własnej działalności, ale wydaje mi się, że sama Jugosławia jest też bardzo godna naszej uwagi, przede wszystkim dlatego, że to tam w grudniu 1946 roku został zorganizowany pierwszy powojenny Kongres Narodów Słowiańskich, który to wskazanie właśnie Jugosławii jako miejsca odbywania się tego jednego z najważniejszych wydarzeń dla całego tego ruchu nowosłowiańskiego oczywiście nie było dziełem przypadku, to było bardzo mocno dyskutowane. Na początku wskazywano, że takim miejscem obrad mogłaby być Praga i tutaj nawiązywano do tej tradycji zjazdów słowiańskich, które się w Pradze odbywały. Natomiast finalnie za Jugosławią przeważały takie względy może nie organizacyjne, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby zwrócić uwagę, że Jugosławia jest bardzo dobrym przykładem współpracy poszczególnych narodów i właśnie organizację tamtego pierwszego powojennego kongresu słowiańskiego będzie bardzo dobrze zrobić dla całego ruchu. Co ciekawe, kolejne spotkanie w takim gronie międzynarodowym odbyło się w roku 1947 roku w Warszawie i ono nie ma w nazewnictwie, to nie jest drugi kongres, ale to jest tak jakby drugi zjazd tak zwanego Komitetu Ogólnosłowiańskiego, który został powołany na tym pierwszym powojennym zjeździe w Belgradzie. I Szanowni Państwo, ja tutaj trochę też, bo tutaj o tym już mówił Pan Tomasz, ciężko wskazać zbiorowo pewne motywacje, które przemawiały za tym, że część osób bardzo żywo zaangażowała się w
tą ideę jedności słowiańskiej, czy właściwie w ten ruch nowosłowiański, bo w przypadku chociażby już tutaj przywołanego Henryka Batowskiego, jego zainteresowanie słowiańskością znacznie wyprzedzało powstanie Komitetu Słowiańskiego w Polsce. I w wielu przypadkach było tak, że te osoby upatrywały w tejże instytucji szansę na kontynuowanie swoich dotychczasowych dociekań i działań w realiach zupełnie nowej rzeczywistości politycznej. Dla nich uczestnictwo w pracach tegoż komitetu było często taką jedyną formą zaangażowania się na tej swojej dotychczasowej płaszczyźnie naukowej. Część osób, która brała udział, i zaraz to też Państwu pokażę, skład poszczególnych oddziałów wojewódzkich, ale przede wszystkim zarządu Centralnego Komitetu Słowiańskiego w Polsce, był od samego początku bardzo mocno upolityczniony. Część osób została do tego komitetu oddelegowana z ramienia piastowanych przez siebie funkcji, co sprawiło, że te osoby, one często dla samej organizacji były balastem, dlatego że one poza swoją obecnością, a tutaj i tak muszę zażartować, że w niektórych przypadkach oni się po prostu na tych spotkaniach nie pojawiali ze szkodą dla tej organizacji, często były tym czynnikiem hamującym. Natomiast jeżeli szukamy takich odwołań, gdzie po raz pierwszy pojawia się to odwołanie do pewnej przyjaźni narodów słowiańskich, jeżeli chodzi o dokumenty partyjne, to tutaj jest akurat ten fragment, który pochodzi z okólnika Komitetu Centralnego PPR, wydany w związku z rocznicą rewolucji październikowej, gdzie ta niech żyje przyjaźń narodów słowiańskich się jest bardzo mocno akcentowana i się pojawia, to jest październik 1944 roku. Oczywiście każde kolejne dokumenty, właściwie od końcówki roku 1944 do roku 1947, Szanowni Państwo, w tych oficjalnych dokumentach bardzo często to hasło przyjaźni narodów słowiańskich się pojawia. Natomiast finalnie oczywiście musimy zadać sobie pytanie, co za tym hasłem tej przyjaźni stoi, no bo to myślę sobie, że jest kluczem do zrozumienia też samego szafowania tym hasłem. No, to, co się stało z ruchem nowosłowiańskim i to, w jaki sposób on został wygaszony, a jak też potraktowano członków tego komitetu, świadczy o tym, że niestety te hasła, które tutaj się pojawiają od roku 1944, były hasłami pustymi. Ja tutaj mam jeszcze, niech żyje Sojusz Narodów Słowiańskich, Fundament Pokoju Międzynarodowego, niech tej sprawie służy Braterstwo Narodów Słowiańskich, nieodzowne ogniwo w łańcuchu wolnych narodów stojących na straży pokoju. No to mają Państwo tylko naprawdę krótkie wycinki z bardzo wielu dokumentów programowych, czy to PPR, czy innych partii, które z PPR współpracowały, które tylko potwierdzają, że to określenie słowiańskie było po prostu, bardzo często się pojawiało i było ono bardzo mocno wykorzystywane. Jeżeli szukamy początków tworzenia się Komitetu Słowiańskiego w Polsce, to wskazuje się, to znowu można powiedzieć, że trochę mamy taką kalkę z tego, co działo się w Związku Radzieckim. To znaczy, my znowu nie wiemy, dlatego że chociażby profesor Batowski bardzo długo bronił stanowiska, że ten pomysł stworzenia organizacji o profilu słowiańskim po II wojnie światowej pojawił się w ośrodku krakowskim, no takiej kolebce polskiej slawistyki. I to też miałoby, ten argument może obronić się tym, że przez cały okres istnienia Komitetu Słowiańskiego to właśnie ta jednostka, ta krakowska jednostka działała najprężniej i najlepiej. Można też powiedzieć, że w swoich szeregach po prostu miała skupionych działaczy, którym realnie na tym zależało, ale znowu większość tych działań inspirowanych była z działalności samego Henryka Batowskiego. Natomiast lipiec 1945 roku i Szanowni Państwo, oficjalna wizyta Aleksandra Bundorowa w Polsce, który zostaje tutaj zaproszony na obchody w związku z rocznicą bitwy pod Grunwaldem, jest okazją do tego, aby zawiązać tak zwany komitet, czy grupę inicjatywną, czy komitet organizacyjny, mający przygotować tak jakby polski grunt do powstania Komitetu Słowiańskiego. Komuniści dbali o to, aby w oficjalnych przekazach informacja, która popłynie do społeczeństwa, była taka, że są to organizacje, które powstają w wyniku pewnego szerokiego zjazdu przedstawicieli świata, kultury, nauki, sportu, osób po prostu zaangażowanych społecznie przy tylko i wyłącznie niewielkim
czy tej niewielkiej ingerencji polityków i właściwie taka informacja płynie z oficjalnych dokumentów programowych. Natomiast jeżeli przeglądamy ten zasób dotyczący Komitetu Słowiańskiego, no to właśnie pojawia się informacja, że ta wizyta w lipcu 45 absolutnie nie jest przypadkowa. Całe te obchody bitwy pod Grunwaldem, które są organizowane w 45 roku, są też o tyle ciekawe, że one odbywają się w miejscu, w którym ta bitwa była stoczona i też symbolika tego wydarzenia jest przedstawiana jako po prostu sojusz narodów słowiańskich, jako przykład tego, że nie tylko udało się w roku 1410, ale również ten sukces właściwie przekłada się na wiek XX. Tutaj to też jest bardzo ciekawe, co się dzieje z tymi obchodami w późniejszych latach. Dlatego, że te obchody w roku 1946 nie mają już takiego charakteru, nie mają takiej doniosłości, jak miały wtedy w roku 1945. Wydaje mi się, że z mojej perspektywy bardzo zaskakujące jest to, kto jest wskazany na pierwszego przewodniczącego Komitetu Słowiańskiego, Mieczysław Michałowicz, oczywiście człowiek zaangażowany politycznie, poseł do Karenu, do Sejmu Ustawodawczego, natomiast przede wszystkim lekarz, który trochę jak w przypadku Gundorowa tą nominację na przewodniczącego komitetu nie do końca przyjmuje z samym entuzjazmem. Ciekawym jest też to, że profesor Michałowicz napisał, znaczy zostawił też jakby część takich swoich własnych wspomnień i tam na próżno szukać informacji o jego zaangażowaniu w Komitecie Słowiańskim. Tak jakby ten wątek, że był jego przewodniczącym w tych latach 1945-47 jest całkowicie pomijany. Natomiast z dokumentów wynika, że to jest osoba, która jednak brała udział w posiedzeniach tegoż komitetu. Nie jest on tylko i wyłącznie pewnym figurantem, ale faktycznie człowiekiem pojawiającym się na obradach. Oficjalnie, Szanowni Państwo, Komitet Słowiański ukonstytuował się w ramach pierwszego walnego zjazdu. Tutaj mają Państwo przede wszystkim wskazany jakby prezydium i egzekutywę. No, prezydium jako Mieczysław Michałowicz przewodniczący, wiceprzewodniczący, Henryk Batowski, Władysław Kowalski oraz Józef Kostrzewski. Ciekawym jest to, że stanowisko Henryka Batowskiego jako zastępcy przewodniczącego w ramach poszczególnych lat ulegało obniżeniu, to znaczy w ramach pierwszego wiceprzewodniczącego on był powoli degradowany. W końcu nawet do chyba funkcji piątego wiceprzewodniczącego, co też pokazuje o tym, że raczej starano się jego działalność w komitecie dość mocno ograniczyć, a to wszystko za sprawą pewnych artykułów, które pojawiały się na łamach życia słowiańskiego. Natomiast faktycznie Państwo tutaj widzą chociażby zaangażowanie Tadeusza Spławińskiego w pracę tegoż komitetu na samym początku było bardzo mocno widoczne. Wśród tych osób, chociażby osoba Edwarda Ochaba czy Kazimierza Sidora bardzo ładnie nam też jakby pokazuje założenia programowe tegoż komitetu, chociaż akurat oni dwaj bardzo rzadko się na tych posiedzeniach prezydium pojawiali. Była nawet taka sugestia, aby Ochaba po prostu zaocznie usunąć ze składu prezydium, dlatego że zajmuje on niepotrzebne miejsce, a na swoje posiedzenia nie przychodzi. W egzekutywie od maja zaproszono również przedstawicieli, od maja 1946 roku zaproszono przewodniczących poszczególnych Towarzystw Przyjaźni Polsko-Słowiańskich, dlatego że, Szanowni Państwo, w takim formalnym wycinku Komitet Słowiański miał stanowić organizację, która kieruje, czy właściwie może kieruje niezłym określeniem, lepszym określeniem jest nadzoruje pracę poszczególnych towarzystw, ale wydaje mi się, że warto również powiedzieć to, że w tym pierwszym okresie działania tychże instytucji, czy to Komitetu Słowiańskiego, czy poszczególnych towarzystw, mamy pewną dość dużą wolność i swobodę działalności. To znaczy, poza tą taką propagandą, która jest bardzo mocno sterowana przez ówczesny rząd, pojawiają się również bardzo wartościowe działania, które najprawdopodobniej stanowią pewien taki czynnik
napędowy dla tych osób, które są ideowo zaangażowane w pracę tegoż komitetu. Oczywiście nie możemy wszystkich tych towarzystw przyjaźni wrzucić do tego samego worka, dlatego że no, TPPR od początku miało zdecydowanie silniejszą pozycję, przede wszystkim zdecydowanie większym finansowaniem i choć formalnie ono odpowiadało przed Komitetem Słowiańskim, na próżno szukać takich materiałów, które by tą podległość pokazywały. Według oficjalnych dokumentów, co było celem i zadaniami tego komitetu? No to, szanowni państwo, to się ładnie nazywa koordynacja wszelkich działań w dziedzinie zbliżenia i współpracy narodów słowiańskich. Natomiast ta koordynacja tak naprawdę bardzo często oznaczała również po prostu też inicjowanie tych działań. Mam wrażenie, że jeżeli mówimy o takiej działalności, która faktycznie miała jakiekolwiek oddziaływanie społeczne, to powiedziałabym, że była to działalność wydawnicza, ale też działalność dydaktyczno-edukacyjna, dlatego że Komitet Słowiański organizował po pierwsze kursy słowianoznawcze dla nauczycieli, doszkalając ich z wiedzy, której oni w ramach swojej pracy do tej pory nie nabyli, a także organizował lekcje języków słowiańskich. To były lekcje, które trwały w ramach całego roku, bądź tak zwane kursy wakacyjne. I oczywiście najwięcej osób brało udział w kursach języka rosyjskiego i języka czeskiego. Te dwa języki dominowały, ale to też jakby zainteresowanie tymi działaniami było dość duże. Ale oprócz tego, szanowni państwo, inicjowanie wszelkich wydarzeń, które miały za zadanie promować pewną kulturę, nie tylko kulturę polską, ale przede wszystkim właśnie kulturę innych organizacji słowiańskich. Ja ostatnio się nad tym zastanawiałam, jakie są takie momenty przełomowe dla rozwoju tego ruchu nowosłowiańskiego w Polsce. I z jednej strony, szanowni państwo, uważam, że momentem przełomowym jest rok 1946, kiedy ten ruch nowosłowiański ma wsparcie władzy, więc tymi legalnymi kanałami jest w stanie prowadzić swoją działalność. Przy, tak jak mówię, jeszcze całkiem niezłym finansowaniu i przy jakimś takim zaangażowaniu poszczególnych osób. A drugim rokiem przełomowym będzie rok 1948, który sprawia, że właściwie zmieniła się bardzo mocno sytuacja polityczna. Władza komunistyczna w Polsce jest na tyle mocno ugruntowana, że ten komitet nie jest już w takiej formie, do jakiej został powołany, potrzebny. Poza tym jego działalność bardzo mocno jest krytykowana, a najbardziej co komitet centralny denerwuje, to, że ta krytyka nie jest należycie rozpatrzona. To znaczy, członkowie komitetu nie wyciągają należytych wniosków z krytyki płynącej z Komitetu Centralnego. I ta zmiana w składzie Prezydium Komitetu Słowiańskiego w 1947 roku i przede wszystkim odsunięcie Michałowicza i powołanie na stanowisko przewodniczącego Wacława Barcikowskiego, a tutaj jak państwo widzą, Batowski zostaje zdegradowany do roli czwartego wiceprzewodniczącego, najlepiej pokazuje, że bardzo mocno ta optyka działalności tego komitetu się zmienia. I jak chcemy wskazywać na pewne doniosłe elementy tej współpracy w pierwszym etapie istnienia tego komitetu, czyli w latach 45-49, to faktycznie, szanowni państwo, ta działalność, mając bardzo dobre finansowanie, jest w stanie być prowadzona może nie aż tak, jakby sobie tego na początku poszczególni działacze życzyli, ale właściwie można powiedzieć, że chociażby organizacja tego drugiego plenum Komitetu Ogólnosłowiańskiego w Warszawie, czy zaangażowanie w sprawę Serbo-Łużyczan jest oceniana bardzo pozytywnie. Natomiast jeżeli powiedziałam, że znaczna część środków finansowych jest przekazana na taką działalność stricte propagandową, no to szanowni państwo, stworzenie kalendarza oficjalnych świąt państwowych i narodowych, no i organizacja wszelkiego rodzaju imprez związanych z tym kalendarzem świąt, to też w tym pierwszym etapie bardzo mocno ten komitet pochłaniała. Natomiast jeżeli zobaczymy na drugi etap działalności, to jest po pierwsze weryfikacja członków, czyli nie tylko chodzi o usunięcie martwych dusz, czyli osoby, które figurują jako członkowie poszczególnych oddziałów, ale nie biorą aktywnego udziału, ale przede wszystkim chodzi o to, o ich weryfikację i stosunek do systemu komunistycznego. Przede wszystkim zamrożenie działalności części oddziałów, bardzo mocne ograniczenie działalności życia słowiańskiego, dlatego że z perspektywy Komitetu Centralnego życie słowiańskie za dużo pisze o Serbach Łużyckich, mimo że wcale aż tak dużo nie pisało, ale za mało pisze o dorobku
chociażby jakby takich osobistych sukcesów Stalina. Okazuje się, że to jest mizerna propaganda wizualna, to jest słowo zaczerpnięte z dokumentów, ale tak naprawdę okazuje się, że komitet nie organizuje żadnych wieczorów słowiańskich, czy koncertów muzyki słowiańskiej, czy nie ściąga z zagranicy zespołów z poszczególnych krajów, tylko raczej po prostu organizuje taką wystawę, która ma charakter takich plansz pokazywanych przed budynkiem. Likwidacja Towarzystw Przyjaźni Polsko-Słowiańskiej. Wszystko za sprawą powstania Komitetu Współpracy Kulturalnej z zagranicą, który miał do tej pory z perspektywy władz przejąć taki jeden kierunek prowadzenia polityki zagranicznej. Okazało się, że władzom zaczął przeszkadzać ta wielotorowość prowadzenia tej wymiany kulturalnej. Przede wszystkim chodziło o to, że kontrola nad tą wielotorowością była bardzo trudna do urzeczywistnienia. Stąd, Szanowni Państwo, wygaszanie. Wygaszanie od roku 1950. No formalnie komitet zostaje zlikwidowany w 1953, ale ta jego działalność w roku 1952 czy 1953 naprawdę ogranicza się tylko do takiej egzystencji i bytności. I myślę sobie, że chcąc jeszcze, żebyśmy może podyskutowali, powiem tak, że w założeniu komitet miał prowadzić taką działalność, która miała przede wszystkim przybliżać polskiemu społeczeństwu z jednej strony no, historię narodu polskiego, ale przede wszystkim właśnie tą historię poszczególnych narodów słowiańskich. Natomiast w rzeczywistości okazało się, że był on jednym z wielu instytucji, która no bardzo mocno została upolityczniona no i jakby realizował takie odgórne interesy poszczególnych działaczy politycznych. Tak, to rozumiem, że otwieram sesję pytań i zanim zadam pytanie, ja sobie pozwolę tutaj jedną taką uwagę odnośnie tego roku 1949. On jest, wydaje się, też dość istotny dla kwestii wygaszenia Komitetu Słowiańskiego przez władze i w ogóle, można powiedzieć, propagandy słowiańskiej, ponieważ no, dość istotnym, co pani doktor zwróciła uwagę i w książce, i w swojej wypowiedzi, elementem działalności była działalność na rzecz Serbów Łużyckich, a w 1949 roku powstaje Niemiecka Republika Demokratyczna. To też z punktu widzenia komunistów sprawa łużycka jest zamknięta, ponieważ staje się wewnętrzną sprawą towarzyszy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Nie przypadkiem wtedy właśnie następuje koniec działalności ProŁużu. Przypominam, organizacji legalnej. Tak. Jakiej? Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc ProŁuż. ProŁuż. I wygaszenie następuje takie dość zdecydowane, bo przecież prezes ProŁużu, Alojzy Stanisław Patyniak, zostaje na krótko, ale jednak aresztowany. Tak, prostu, on tak? Zostaje później zrehabilitowany, ale dopiero w 1953, prawda? Mhm. Także i to jest ten pierwszy, można powiedzieć, istotny element tego roku 1949, a drugi, no, dochodzi wtedy do usamodzielnienia się prezydenta Jugosławii Josipa Broz Tito i Tito z socjalistycznego przywódcy słowiańskiego staje się łańcuchowym psem imperializmu w ciągu mniej więcej kilku miesięcy, tak? Także Jugosławia, jak pani doktor sama zwróciła uwagę, była jednak takim modelowym przykładem, tak, prawda, współpracy słowiańskiej i też na ten aspekt chciałem zwrócić uwagę, ale to jest tylko tytułem takiego skromnego dopowiedzenia. Natomiast moje pytanie do pani doktor jest następujące. I z pani książki zamieszczone tam są dla tych osób, które nie czytały, to chciałem wspomnieć bardzo ciekawe diagramy działaczy ruchu słowiańskiego w Polsce i z, że tak powiem, tej wypowiedzi też wynika, że mamy jakby takie dwie zasadnicze kategorie członków. Z jednej strony mamy pozytywistów, którzy chcieli coś zrobić, jakichś naukowców, działaczy społecznych, którzy chcieli w tych warunkach, jakie są, zrobić coś pożytecznego. No i oddelegowanych, powiedzmy, działaczy partyjnych. Jakby pani proporcje podzieliła, można by tak rzec, tak mniej więcej. No niestety. Znaczy, proporcje nie będą zbyt korzystne dla osób, które jakby uwierzyły w szansę na jakąś taką działalność, która miałaby pozytywny skutek. Bo a propos, może jeszcze wywołując tych Serbów Łużyckich. Kiedy mówimy o pierwszym powojennym kongresie Słowian w Belgradzie, pojawia się pytanie, no to czy byli tam przedstawiciele narodu serbo-łużyckiego? Przyjechali. Bardzo muszę powiedzieć, że musieli się wysilić, dlatego że mieli bardzo duże problemy z uzyskaniem odpowiednich dokumentów do przekroczenia granicy, ale kiedy już
ku niezadowoleniu towarzyszy z Moskwy pojawili się w Belgradzie, zostali oficjalnie uznani za jakby niereprezentatywni na tym kongresie. To znaczy zabroniono uczestnikom poszczególnych sekcji, czy poszczególnych narodowych komitetów utrzymywania z nimi oficjalnych kontaktów, przede wszystkim zapraszania ich na rozmowę, a nawet zabroniono im w kuluarach prowadzenia pewnych rozmów. I to było bardzo mocno skierowane do Komitetu Słowiańskiego w Polsce, dlatego właśnie, że chociażby pojawiły się takie próby współpracy między Komitetem Słowiańskim, a chociażby ProUŻ-em. I ja o tej współpracy mówię nie tylko na etapie pewnej wymiany korespondencji, ale chociażby tam była kwestia stworzenia osobnego jakby kształcenia, czyli przede wszystkim szkół dla tych dzieci serbo-łużyczan, czy też może próba pewnej interwencji dotyczących osób, które jakby były jeszcze w obozach i nie odzyskały wolności. Ja w swojej książce zamieściłam, jeżeli mówimy o takiej działalności zagranicznej Narodowego Komitetu, cały rozdział poświęcony tym kontaktom właśnie z serbo-łużyczanami, dlatego że okazało się, że ten Komitet Polski był jednym z nielicznych, który jakby głośno o tej sprawie serbo-łużyczan mówił. I między innymi mówił na łamach Życia Słowiańskiego, za co redakcji bardzo mocno się, mówiąc kolokwialnie, oberwało. Natomiast odpowiadając na Pana pytanie, jak wygląda to statystyka. No Szanowni Państwo, oczywiście to zależy gdzie i w jakim oddziale, ale jeżeli przyjmiemy, że na 100% zapisanych do Komitetu zdarzało się, że w ogóle aktywnych to było 50%, bo były takie chociażby oddziały we Wrocławiu czy Gdańsku, które absolutnie nie wykazywały żadnej działalności, albo mój ulubiony oddział katowicki, który poza tym, że powstał, niewiele zrobił, to tak naprawdę z tych 50% wskazałabym, że 10-8% osób było jakby zaangażowanych w samą w ogóle ideę pewnej bliskości narodu słowiańskiego. Natomiast cała reszta to były osoby, które zostały tam oddelegowane z racji przynależności do poszczególnych partii politycznych i ich obecność na poszczególnych posiedzeniach jakby pokazuje, że ich zadaniem było nie tylko może torpedowanie pewnych pomysłów, ale przede wszystkim, to jest, wiedzą Państwo, to jest jakby takie sprawdzanie organizacji od środka, na ile decyzje podejmowane chociażby w kontekście polityki wydawniczej odpowiadają i są zbieżne z polityką polskich komunistów. I jakby to jest bardzo przykre, że tak się finalnie stało, ale tak naprawdę pytanie, co by się stało nawet z komitetem, gdyby on nie został formalnie zlikwidowany. Jakby jeszcze jedna ciekawa rzecz, znaczy z mojej perspektywy szalenie ciekawa. Po roku 1946 i 1947 komitet tak bardzo uwierzył, że jakby stanowi jakby takie narzędzie, na którym władzy zależy, że zaprojektował budżet swojego towarzyszenia przekraczający dotychczasowe swoje budżety. I chodzi o budżet, który był projektowany na rok 1948. On był o 200% większy niż zakładano do tej pory, niż środki, które otrzymywano. I jak każdy z Państwa kiedyś projektował jakiś budżet, to wie, że zawsze robi się z górką, bo wiadomo, że ktoś tam zetnie. To nawet zakładano, że jeżeli zetną 50%, no to i tak starczy im na pewną działalność. Okazało się, że oni nie tylko nie dostali tych 200%, o których prosili, ale oni nawet nie utrzymali finansowania z poprzednich lat. To finansowanie zostało obcięte do poziomu 60%, co tak naprawdę stanowiło pewną wegetację. I jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam, i o niej też w książce jest niewiele, ale bardzo ciekawy był taki projekt stworzenia tak zwanego Domu Słowiańskiego, przede wszystkim szukając na terytorium Warszawy pewnego budynku, który mógłby się stać takim centrum propagowania tej idei jedności słowiańskiej, tej pewnej bliskości, który mógł być z jednej strony siedzibą komitetu, ale poszczególnych towarzystw przyjaźni, ale przede wszystkim tworzyłby taką przestrzeń do spotkania. I tutaj, Szanowni Państwo, w roku 1946 i 1947 są prowadzone rozmowy między innymi z prezydentem miasta stołecznego Warszawy na temat tego, gdzie w ramach ścisłego centrum taki budynek mógłby zostać przekazany. Natomiast finalnie okazuje się, że nie ma
nie ma finansowania na to, aby jakikolwiek z tych budynków, który tam jest brany pod uwagę, odbudować i właściwie ten temat po prostu umiera. Chociaż plany, były nawet takie plany, aby wybudować ten budynek od podstaw, według założeń komitetu. I jeszcze pozwolę sobie na drugie pytanie, zanim Państwu oddam głos, ale jest to sprawa, która no, jest w jakimś sensie bardzo ciekawa jako ilustracja pewnych nadziei. Były działacz Ruchu Narodowego i antropolog Karol Stojanowski opublikował w latach, no, 1946 roku, jakoś tak legalnie, zaznaczam, broszurę o reslawizację wschodnich Niemiec, w której to broszurze sugeruje możliwość reslawizacji nie tylko Serbów łużyckich, zgermanizowanych świeżo, tych, którzy no, noszą jeszcze nazwiska, tam mają za sąsiadów Serbów łużyckich, no jakoś tam się mogą, załóżmy, zreslawizować w sposób do pewnego stopnia naturalny, gdyby powstało państwo łużyckie na przykład. Ale, to pani doktor to zna, ale to jednak trzeba powiedzieć, bo jest to broszura dzisiaj będąca chyba jednak unikatem. Ale Stojanowski wyraził wiarę w możliwość reslawizacji Niemców z Mecklenburgii. Tak. Co, przyznajmy, jest, biorąc pod uwagę, że język słowiański zanikł tam w wieku no, najpóźniej XVII, jest dość ekscentryczną, tak to nazwijmy, wiarą. A jednocześnie chyba jednak pokazuje, jakie nadzieje mogła wzbudzić klęska Niemiec. Ja chciałem się zapytać pani doktor, czy uważa pani, że tego typu nadzieje były szersze w tym środowisku, czy była to tylko wyraz ekscentrycznych przekonań Karola Stojanowskiego, osobowości dosyć silnej, to trzeba powiedzieć, i mogącej mieć jakieś, powiedzmy, zupełnie oryginalne pomysły. To znaczy tak, musiało coś być na rzeczy, bo tak jak pan sam wspomniał, to była broszura, która została wydana drogą legalną. Co więcej, wydaje mi się, nie jestem teraz tego pewna, ale ona wyszła również jako, tak jakby wśród wydawców był oddział Wrocławski Komitetu Słowiańskiego w Polsce. On tam jakby też jakby figuruje jako podmiot zaangażowany w wydanie tejże broszury i nie wiem, czy to zaangażowanie nie polegało na tym, że po prostu pewna część finansowania druku została właśnie jakby z budżetu komitetu wypłacona. Natomiast akurat ta broszura, ona mnie też jakby ciężko było o niej nie wspomnieć, dlatego że po kłosie dyskusji, które odbywały się na posiedzeniach egzekutywy i prezydium, były raczej takie, że pojawiło się przykład, że komitet nie jest wystarczająco dobrze nadzorowany, skoro taka broszura jakby wyszła spod działań i ma ten szyld Komitetu Słowiańskiego. I później się nawet okazało, że pojawił się taki postulat, aby to wydawnictwo oddziału wrocławskiego uciąć, dlatego że ono w planach miało wydanie jeszcze jednej, następnej jego broszury i ono było wpisane w tym budżecie, takim preliminarze budżetowym na rok kolejny. I tutaj chcąc tak jakby ukrócić i jakby zamknąć tą możliwość publikacji tejże broszury, faktycznie do tego nie dopuszczono, a jego nazwisko bardzo często właśnie się później pojawia jako dyskusja, w jaki sposób należy do tej kwestii też podejść. Proszę o pytanie. Proszę bardzo. Jak możemy ocenić wpływ społeczny działalności komitetu, taki szeroko rozumiany? To znaczy, czy faktycznie społeczeństwo polskie po wojnie w jakiś sposób chwytało te idee dotyczące Słowiańszczyzny, zarówno powiedzmy z tego punktu widzenia tych działaczy społecznych, jak i oficjalnej władzy? Czy była to raczej działalność do działalności, która w gruncie rzeczy nie przyniosła się na szersze oddziaływanie czy odczucie społeczeństwa polskiego? Pana pytanie jest świetne, a równocześnie trochę rozdziera moje serce, dlatego że to jest taki wątek, który ja sobie postawiłam jako cel w ogóle pisania swojej pracy doktorskiej na ten temat, że jakby sama działalność towarzystwa, wiedzą Państwo, no, instytucja może sama wyprodukować naprawdę wiele dokumentów, pokazując się w takim czy innym świetle. Natomiast to, o czym Pan mówi, czyli ten wpływ społeczny, nie ukrywajmy, jest zdecydowanie najważniejszy. I ja tutaj poległam, to znaczy te dokumenty
ale jakby nie pozwalają mi jednoznacznie udzielić na ten temat odpowiedzi, dlatego że nawet kiedyś konsultowałam to z badaczami, którzy zajmują się opisaniem losów Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Jeśli nie mylę, taka książka dalej nie powstała, no bo rozbicie tego materiału jest dość duże, ale tam też sobie zadawano pytanie, jak jest oddziaływanie społeczne. No i znowu pojawia się bardziej chyba pytanie, żeby oszacować, jaki odsetek osób zaangażowanych w pracę też tej instytucji właśnie jakby ideowo zgadzał się z tym, że należy te kontakty nie tylko kulturalne, ale chociażby gospodarcze czy naukowe zacieśniać, a ile osób przychodziło tam dlatego, że było to po prostu w pewnym momencie konieczne. To, że władze bardziej naciskały na obecność, na przykład na imprezach organizowanych przez TPPR niż przez KS, jest jednoznaczne, dlatego że w założeniu bardzo szybko wynikało z tego, że komitet miał stanowić taki zespół teoretycznie osób, za których stoi pewna wiedza naukowa i doświadczenie naukowe i ma prowadzić i jakby tworzyć pewne podstawy. On z założenia nie był organizacją masową. Więc ja mam, istnieje duża, jakby jestem przekonana, że większość osób, która wtedy była nawet aktywna społecznie z różnych pobudek, nie dostrzegała działalności komitetu. Jeżeli nie byli to nauczyciele, którzy wyjeżdżali na kursy, jeżeli nie byli to obywatele Krakowa, którzy byli zainteresowani na przykład wieczorkami słowiańskimi, gdzie jakby recytowano poezję albo śpiewano pewne pieśni, to mam wrażenie, że chociażby dla takiej społeczności Katowic naprawdę ta instytucja w ogóle nie istniała w takiej przestrzeni publicznej. I do tej pory jakby ja też pamiętam, że kiedy postawiłam po raz pierwszy tą tezę, że to nie TPPR był organizacją nadrzędną nad Komitetem Słowiańskim, tylko w świetle dokumentów zupełnie odwrotnie, no to pojawiło się pytanie, czym był Komitet Słowiański. No właśnie taką organizacją, która mam wrażenie, że trochę zamykała się w murach, nawet nie powiem, że gabinetów, ale po prostu sal, w których pracowali. Czy jest jakiś ślad Komitet Słowiański, a harcerstwo? Nie. Tam tych powiązań nie było. Zresztą jakby ciekawym było też to, że w ogóle w ramach swoich akcji komitet bardzo mało zwracał się do tej grupy dzieci i młodzieży. Jakby to było poza jego obszarem zainteresowań. Raczej wskazywano, że odbiorcami będą osoby dorosłe i tego środowiska harcerskiego nie eksploatowano. Proszę bardzo. Chciałem spytać panią profesor o genezję komitetu, znaczy jakiego koloru miał mundur na sobie tam pierwszy przewodniczący. I wiadomo, że nawet cerkiew prawosławna założyła w roku 1943 NKWD. To jaka rola NKWD była w utworzeniu Komitetu Słowiańskiego? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o kolor munduru, wydaje mi się, że to był granatowy. To był granatowy. No, więc jakby trochę ta odpowiedź tutaj jest. Zresztą a propos tej cerkwi, bo tego też nie zdążyłam powiedzieć, ale to też się wydaje bardzo ciekawe, że ten wiec narodu słowiańskiego, ten pierwszy wiec, który odbył się w Moskwie w 1941, on później miał swoje kolejne edycje. One, od razu powiem, ten wiec miał charakter radiowy. Proszę sobie go tak nie utarsamiać, jak współcześnie utożsamiamy wiece. Natomiast ciekawym było to, że w pewnym i on oczywiście odbywał się nie po prostu dlatego, że ktoś wpadł na pomysł, zorganizujmy kolejną edycję, tylko w tych takich momentach bardzo istotnych z perspektywy prowadzenia wojny radziecko-niemieckiej. Natomiast ciekawym było to, że w pewnym momencie nawet zaproszono przedstawicieli Cerkwi Prawosławnej do tego, aby w tych obradach uczestniczono. A ciekawym jest jeszcze to, i to też o tym nie powiedziałam, że na tym pierwszym wiecu w 1941, żeby nie odebrano tego wiecu jako, że on ma takie bardzo ostrze antygermańskie, mimo że miał, to zaproszono przedstawicieli mniejszości niemieckiej, która wówczas w związku w Moskwie przebywała i tam zaproszono takich dwóch nieszczęśników, którzy po prostu figurowali tylko z nazwiska, natomiast nawet im nie oddano mikrofonu, żeby mogli coś jakoś jakby powiedzieć. Natomiast we wszystkich tych takich przedrukach informacyjnych na temat tego wydarzenia ich obecność bardzo podkreślano. I ja też nawet tego nie powiedziałam, bo nawet się odnosi takie wrażenie, że ta działalność na początku komitetu, ona była właśnie głównie ukierunkowana na tą emigrację,
emigrację, tutaj przede wszystkim wskazując na tą emigrację słowiańską w Stanach Zjednoczonych, dlatego że zakładano, że ona w pewien sposób może pomóc w finansowaniu tej organizacji. Finansowanie wojny w związku z tym. No oczywiście tak, tak, jak najbardziej. I dlatego na przykład część tych materiałów oficjalnych była tłumaczona na język angielski, no i wysuwała. No, ja mam w sobie taką, no jakby pewien niedosyt, bo tych materiałów, które odpowiadałyby za kontakty z emigracją w Stanach Zjednoczonych, na swoich oczach jeszcze nie widziałam. Widziałam tylko te, które są zdeponowane w Instytucie Sikorskiego i w Instytucie Piłsudskiego, bo chociażby zaangażowanie Lucjana Żeligowskiego w pracy Komitetu Słowiańskiego też jest ciekawym wątkiem. Ono też jest tutaj dość mocno opisane, no bo jakby Żeligowski przecież podjął decyzję o tym, żeby wrócić do Polski i miał być witany z olbrzymimi honorami, przede wszystkim z perspektywy władzy komunistycznej w Polsce jako przykład rządu, członka rządu emigracyjnego, który chce współpracować z rządem warszawskim. I generał Lucjan Żeligowski był nawet wychwalany chociażby właśnie na tym pierwszym powojennym kongresie słowiańskim w Belgradzie. To jest jakby kolejny wątek, który sam w sobie też jest ciekawy. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, jakie właśnie inicjatywy po tym 1953 roku, takie mniejsze lub większe, które by też właśnie się odnosiły do tego dziedzictwa Słowian, czy do tej kultury, czy do rzeczy społecznych, właśnie funkcjonowały w Polsce, czy po prostu była jakaś tam chociaż mini kontynuacja tych działań przez jakieś inne podmioty? I jakby można by na przykład ocenić tą edukację historyczną, która mimo wszystko, moim zdaniem, jednak w PRL-u była jakaś większa taka świadomość, nawet jeśli chodzi o te takie poszczególne elementy słowiańskie, tam rozmieszczenie geograficzne, jacy Słowianie i też jeśli chodzi o Serbo-Łużyczan, chyba była większa świadomość przez tą edukację historyczną, bo teraz to jest taka wiedza totalnie tajemna, jeżeli w ogóle się rzuci takie hasło, że tak, w terenie Niemiec są jeszcze jakieś resztki Słowian, tak? Mm-hmm. Takie echo, tak? Chyba. Dziękuję za to pytanie, bo to też z kolei jest jeszcze jeden wątek, który może nie wybrzmiał w mojej wypowiedzi, a powinien. To, o czym mówił Pan, czyli przede wszystkim ten konflikt w łonie słowiańszczyzny, czyli bezpośredni konflikt na linii Stalin-Tito, Związek Radziecki-Jugosławia, wyrzucenie Jugosławii poza grupę narodów, przepraszam, poza grupę krajów współpracujących, pokazało, że używanie z perspektywy Kremla określenia współpraca słowiańska jest niewłaściwa, dlatego że oni nie chcą już współpracować z wszystkimi Słowianami. Oni chcą współpracować z pewną grupą Słowian. I wtedy się w ogóle okazało w latach 50., że mówienie o idei współpracy słowiańskiej jest absolutnie niedopuszczalne właśnie dlatego, że ktoś mógłby pomyśleć, że nagle chcemy współpracować chociażby z Jugosławią. I zaczęto w takiej działalności na przykład edukacyjnej mówić po prostu o współpracy polsko-radzieckiej, polsko-czechosłowackiej, polsko-bułgarskiej, wskazując konkretne narody. Do tej pory raczej mówiono o tym, że to jest ta ponadnarodowa, szersza współpraca, a tutaj po prostu zaczęto to bardzo mocno i jednoznacznie określać. Dlatego ten ruch nowosłowiański, z samego określenia nowosłowiański i słowiański, stał się tak mocno kłopotliwy i właściwie pojawienie się Komitetu Współpracy Kulturalnej za granicą. To jest, szanowni państwo, o ile się nie mylę, kilkadziesiąt metrów akt bieżących, żeby przez tą działalność Komitetu Współpracy Kulturalnej przebrnąć. Ja starałam się zweryfikować pracę tego komitetu w latach 50., żeby pokazać, jak on ustawił współpracę zagraniczną na następne lata. No to te kraje, z którym oczywiście ta współpraca polsko-radziecka dalej jest utrzymywana, natomiast pozostałe kraje już też są dość mocno odstawione na boczny tor i momentami. Oczywiście w zależności od pewnej koniunktury międzynarodowej jest nacisk chociażby na utrzymywanie relacji polsko-chińskich. Oczywiście mówię w zależności od tego, o którym też konkretnie roku mówimy, no bo ta przyjaźń radziecko-chińska, ona też wyglądała bardzo różnie na przestrzeni drugiej połowy XX wieku. A kontynuacji, rozumiem, organizacyjnej próby stworzenia po 1956 roku w okresie odwilży, bo tutaj dopowiedzieć to pytanie, nie było. Nie. Jasne. Proszę bardzo. Ja chciałem jeszcze spytać, jak wszystko się skończyło? Można powiedzieć, że to się samo skończyło w takim sensie, że mam wrażenie, że jakoś tak specjalnie to nikt po tej organizacji nie płakał. W takim sensie, że osoby, chociażby, znowu przywołam Batowskiego. Ale kiedy?
Oficjalnie w 1953 w marcu stowarzyszenie zostaje wykreślone z listy stowarzyszeń zarejestrowanych w Polsce, natomiast tak jak mówię, to jest tylko decyzja administracyjna, bo już w roku 1952 oni się nawet nie spotykają, a jak się spotkali, to chyba mają 3 czy 4 protokoły z końca, z drugiej połowy 1952 roku i te spotkania można powiedzieć, że jak się szybko zwołano, tak szybko zakończono i porządek obrad, były sprawy bieżące, tam były dwa punkty i koniec. Mam wrażenie, że najwięcej uwagi poświęcono, szanowni państwo, żeby się pokłócić o to, co trzeba zrobić z samochodem, dlatego że Komitet Słowiański dostał w pewnym momencie samochód z kierowcą, finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i bardzo dużo sporów na przykład dotyczyło o tym, kto będzie teraz tym samochodem jeździł. I to były sprawy. Ale po śmierci Stalina, czy przed? Znaczy to nie było związane w ogóle ze śmiercią Stalina, to znaczy zamknięcie prac Komitetu Słowiańskiego nie było bezpośrednio z tym związane, dlatego że chodziło już o to, że od 50 roku działał ten Komitet Współpracy Kulturalnej za granicą i on w myśl decyzji Stalina miał tak jakby zamienić te poszczególne komitety narodowe i to też to nie jest tylko i wyłącznie specyfika polska, dlatego że w pozostałych krajach dokładnie stało się to samo. To znaczy te narodowe komitety przestały być już po prostu politycznie potrzebne, no bo proszę zobaczyć, chociażby ugruntowanie władzy PZPR, no wybory, wybory roku 47, a przede wszystkim, ja nawet nie chodzi o same wybory, ale o co chodzi, szanowni państwo, chodzi o to, że dotychczasowi polityczni współpracownicy Stalina, czyli mam na myśli przede wszystkim Londyn i Waszyngton, cofają swoje wsparcie dla rządu emigracyjnego w Londynie, uznają za legalnie wybrany rząd w Warszawie i okazuje się, że już właśnie prowadzenie tej narracji tej narracji Komitetu Słowiańskiego jest niepotrzebne. Komitet Słowiański też w momencie, kiedy miał prowadzić swoją działalność, bardzo często tam jest też odwoływanie się i stawianie takiej trochę zależności przed Stalina, że Polacy nie mogą sobie zbyt dużo pozwolić w ramach swojej działalności, chociażby na rzecz Serbów Łużyckich. Cały czas Stalin akcentował, że tylko on jest gwarantem naszej zachodniej granicy. Główny Słowianin. Tak. Dlatego jakby też zakładano, że Polacy nie mogą tutaj jakby zbyt dużo sobie pozwolić. Natomiast przede wszystkim mam wrażenie, że jeżeli odpowiadając tak trochę inaczej na pana pytanie, co doprowadziło do zawieszenia tej akcji słowiańskiej, to jest fakt, że ona przestała być politycznie potrzebna, a oprócz tego no, te relacje międzynarodowe i wyłom za sprawą Jugosławii doprowadził, że o tej szerszej współpracy też nie można było mówić w takich hasłach, jakich mówiono do tej pory. I dlatego należało po prostu zmienić trochę tą narrację. Pani doktor, czy zgodzi się pani ze mną, że bo tutaj we wszystkich tych pytaniach nie padł jeden temat, który w latach 40. i 50. grał pewną rolę, nie padło takie sformułowanie ideologia marksistowska. Przecież dla ideologii marksistowskiej Komitet Słowiański był, i to jest pytanie do pani, czy zgodzi się pani ze mną, pewną herezją, ponieważ ideologia marksistowska była no jednak ideologią traktującą podział klasowy jako najistotniejszy z punktu widzenia dziejów ludzkości, a Komitet Słowiański odwołał się do współpracy na płaszczyźnie narodowo-kulturowo-etnicznej. Czyli było to z tego punktu widzenia również dla wierzących marksistów zwłaszcza kłopotliwe. I ja podejrzewam, że mogli się pozbyć z ulgą całej tej słowiańszczyzny, ponieważ trochę im jednak ideologicznie przeszkadzała. Czy pani zgodzi się także z tym? Czy myślę sobie, że na pewno im przeszkadzała i na pewno z ulgą, tu się jakby, oczywiście zgodzę, że na pewno część działaczy z ulgą przyniosła, przede wszystkim nawet nie chodzi o to, że zamknięcie działalności komitetu, ale może przestanie szafowanie tymi hasłami słowiańskości, bo ja myślę, że to hasła tutaj, jakby cała ta akcja słowiańska, bo to za tymi hasłami właśnie szła też taka akcja naukowo edukacyjno-popularyzatorska i to jest też bardzo ciekawe, dlatego że nawet pojawiło się ten zarzut w kontekście działalności życia słowiańskiego, że tam jest za mało takich artykułów politycznych, a za dużo tej naukowości i to też myślę, że tutaj daje poniekąd jakby odpowiedź, że na pewno się ucieszyli, a to, że Komitet Słowiański w ramach swojej działalności bardzo wybiórczo traktował pewne idee, no to jakby jest oczywiste. Szanowni Państwo, nasz czas powoli dobiega końca, ponieważ Pani doktor musi jeszcze wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Ja chciałem bardzo serdecznie Pani doktor podziękować za udział. Dziękuję.
i dziękuję Państwu za uwagę. Na pewno do tematu jeszcze wrócimy. Ja chciałem zachęcić wszystkich widzów naszych do zakupu i przeczytania tej właśnie książki. To znaczy, tak, ja nie zachęcam do zakupu, bo z tego co ja wiem, ona jest nawet dostępna chyba online w sieci, więc nie trzeba jej, wydaje mi się, kupować, bo to nie o to chodzi. Ale faktycznie, Szanowni Państwo, tam jakby w tej książce daje odpowiedzi na wątki, które tutaj no, poruszyłam bardzo pobieżnie, ale właśnie chociażby to zaangażowanie na rzecz Serbów łużyckich. Bo to wskazuje się, że Komitet Słowiański w Polsce i w Czechosłowacji, tak jakby to były jedyne dwa komitety, które tym się angażowały. Czy cała ta akcja właśnie wygaszania, no to tam mam nadzieję, że Państwo jakby znajdą odpowiedź na ten temat. Będzie też o tej broszurze dotyczącej reslawizacji, więc wydaje mi się, że to może być dla kogoś z Państwa ciekawe. Z drugiej strony tak sobie też myślę, że bardzo dobrym takim też kierunkiem rozmowy jest to, na ile z jednej strony jest prowadzony ten oficjalny ruch nowosłowiański, a na ile mamy próbę kontynuacji działalności neopogan po II wojnie światowej, którzy już z takim uznaniem się nie spotykają. I co ciekawe, między tymi dwoma środowiskami nie dochodzi do nawiązania żadnej współpracy. Znaczy, nie ma śladów w dokumentach archiwalnych, jakoby by tak miało szerzej. Chociaż pojedyncze osoby za drugi były w komitecie. Tak, pojedyncze, ale one tego, tak jakby on, mam wrażenie, że to były osoby, które prowadziły tak jakby taką swoją działalność, natomiast nie ma śladów, jakoby przerzucały to na organizację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.